Cześć, Mroczna Armio. Pora na paranormalne podsumowanie 2022 roku. Przed Wami trzy ciekawe zestawienia ze świata oraz niespodzianka. Najciekawsze nagrania polskich ekip badających zjawiska niewyjaśnione, które zaprosiliśmy do nagrania wspólnego odcinka. Zapraszamy. Numer 3. Nieznana siła w nawiedzonym domu w New Bern. Historia opowiada o Samie, który zamieszkał ze swoją rodziną w jednym z domów w New Bern, w północnej Karolinie, wybudowanym w latach 50. XX wieku. Choć dom na pierwszy rzut oka wygląda przytulnie i rodzinnie, jego historia jest mroczniejsza niż może się nam wydawać. Według opowieści, jeden z poprzednich właścicieli zmarł w tym domu, w łóżku na jednym z pięter budynku. Odnaleziono również dwa ciała, zakopane w ogródku posesji, których przyczyna śmierci do dziś pozostaje niewyjaśniona. Sami jego rodzina szybko przekonali się o zjawiskach, które zaczęły pojawiać się w ich domu. Również ich pies zaczął wyczuwać coś mrocznego w nawiedzonej posiadłości. Just so you all know that there's nothing there. Come on, bud. Hey, it's okay. It's okay, buddy. See, me and him both heard that. And see, now he's gonna run and leave me up here like a douchebag. See? Straight up. Po jakimś czasie Sam zauważył w domu dziwne drzwi prowadzące donikąd. Tak przynajmniej wydawało mu się na początku. Postanowił sprawdzić, co się za nimi kryje. I wtedy się zaczęło. You can kind of see just how high up that door actually is if you're on the bottom floor. Yeah, you're looking at 10 plus 8. So you're looking at least 18 feet from your feet coming down. Why the f***? W pewnym momencie możemy ujrzeć dziwny cień przemieszczający się koło mężczyzny, a chwilę później mroczne dźwięki dochodzące ze strychu. Bottom floor, bottom floor. Where the f***? Dziwne zjawiska zaczęły się nasilać. Pewnej nocy Sam usłyszał kolejne, ale tym razem zobaczył też coś, co zmroziło go kompletnie. Wydaje się, jakby świecąca para mrocznych oczu przyglądała się mu w ciemności, żeby chwilę później usunąć się w cień i zniknąć. Niepokojące zjawiska nasilały się i zaczęły objawiać się rodzinie również za dnia. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Numer 2. Zabawa z dzieckiem. Maraka Divitz z Holandii umieściła na mediach społecznościowych nagranie swojego dziecka, które w nocy zachowywało się w sposób nienaturalny. Materiał pochodzi z kamery monitorującej jej dziecko w nocy. Zaniepokojona jednym z nagrań, kobieta postanowiła podzielić się nim na forum publicznym w obawie o swoją pociechę.
Widać na nim, jak dziecko bawi się w swoim pokoju i krzyczy. Zaniepokojona pobiegła na górę. Ale wyglądało na to, że wszystko jest w porządku. Do momentu, gdy nie zobaczyła nagrania. Na materiale widać, jak dziecko prowadzi konwersację z czymś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Maluch cały czas patrzy w tym samym kierunku i mocno gestykuluje. W pewnym momencie krzesło obok dziecka wywraca się z taką siłą, której nie mogłoby użyć małe dziecko. Chwilę później chłopczyk wywraca się odepchnięty w tył. Musicie przyznać, że wygląda to dosyć nienaturalnie. Matka rodziny sugeruje jeszcze jedną historię, która może mieć związek z nagraniem. Kobieta była w ciąży z trójką dzieci. Tylko jedno przyszło na świat. Uważa więc, że chłopczyka mogą nawiedzać dusze nienarodzonych maluchów. Tylko czy nienarodzone byłoby w stanie emanować taką siłą, żeby z taką mocą wpłynąć na dwuletnie dziecko? Dajcie znać, co sądzicie. Numer 1. Wrota do piekieł. Ekipa Twin Paranormal, która zajmuje się badaniem zjawisk niewyjaśnionych, uważa, że odnaleźli jedno z 7 przejść do piekła. Miejsca, w którym dochodzić miało do śmierci setek osób. Wielkiej groty, jamy, pieczary, długiego tunelu, gdzieś w środku niczego. Miejsca, w którym wszystko się dla nich zaczęło. Wrócili tam po niemal 3 latach, żeby nagrać jeden z ciekawszych materiałów w historii swojego kanału. Na niespotykane anomalie długo nie musieli czekać. Urządzenia, których użyli podczas badań, wydały się odpowiadać i reagować w taki sposób, który dokładnie odpowiadał intencjom i momentum, tak jakby coś faktycznie odpowiadało na zadane pytania. Dude, what the f*** is going on? Try one more time with this device. I just don't think there could be any, like, electric current going through this. No. It doesn't make any sense. Uh-uh. There should not be. I'm gonna go ahead and set it on top of a rock, just to see. If it starts to go off more again, then that might be either an electric current somehow, or there might be a whole lot of energy in here, dude. Mm-hmm. We keep hearing what sounds like footsteps. Can somebody show me that they're here, please? I want to know if it was you this whole time. I set that device on the ground, and it kept going off. Is that you? Oh no my way. God. No okay. way. Okay, so that's... Mnogość zjawisk i aktywność urządzeń na tym nagraniu nie może być przypadkowa. Czy mamy do czynienia z prawdziwym przejściem do innego wymiaru? Dajcie znać w komentarzach. Przyszła pora na najciekawsze zestawienia z naszego kraju, według grup badających zjawiska niewyjaśnione w Polsce. No Entry Urbex. Cześć, z tej strony Paweł z No Entry Urbex. Bardzo chcieliśmy na wstępie podziękować ekipie Mr. Hunters za zaproszenie naszej ekipy do ich odcinka specjalnego, w którym chcielibyśmy powiedzieć o naszych najmocniejszych paranormalnych doznaniach w tym roku. Jak wiecie, ekipą jesteśmy stosunkowo młodą, nagrywamy filmy od niespełna pół roku. Mimo to udało nam się zrealizować już kilkanaście materiałów, poczynając od opuszczonego cmentarza,
w którym działy się dość dziwne rzeczy. Na naszych urządzeniach sypało odpowiedziami, które były bardzo sensowne. Następnie poprzez pałac na Dolnym Śląsku, w którym podczas prowadzenia sesji z Voxem i SB7 wywnioskowaliśmy, że prawdopodobnie mamy do czynienia z duchem samobójcy. Po publikacji materiału w komentarzach pojawiły się informacje od mieszkańców, że kilkanaście lat temu miało miejsce samobójstwo właśnie w tym pałacu, także było to nasze przełomowe śledztwo, gdzie to, co wywnioskowaliśmy na podstawie sesji, miało w 100% pokrycie z prawdą. W momencie realizacji tego materiału nie mieliśmy zielonego pojęcia, że ktokolwiek w tym pałacu kiedyś się zabił. Mimo to, w naszej opinii najmocniejszym paranormalnym materiałem, który zrealizowaliśmy w tym roku, jest odcinek ze Szpitala Zakonu Kawalerów Maltańskich. W szpitalnej kaplicy postanowiliśmy po raz pierwszy przeprowadzić podwójną ślepą sesję, którą prowadził Bartek oraz Julka. Towarzyszyła nam medium. W pewnym momencie poprosiła mnie, abym zakończył sesję Julki i żeby Bartek kontynuował tą sesję sam, gdyż medium powiedziała wprost, że coś koło Bartka stoi. Oczywiście Bartek nie miał pojęcia o tym, gdyż miał słuchawki na uszach, miał oczy zasłonięte, więc nie miał pojęcia o tym, że Julka swoją sesję już zakończyła. Kilkanaście sekund po tym Bartek powiedział w naszą stronę, że ma takie wrażenie, jakby coś koło niego stało. Słuchajcie, coś koło mnie stoi, mam takie wrażenie. Na domiar wszystkiego w tym samym momencie zaczęły bić dzwony kościoła, który jest położony nieopodal. Co to za dźwięk? Znowu kilkanaście sekund po tych wydarzeniach Bartek po raz pierwszy w życiu miał uczucie, że coś dotknęło go w szyję. Momentalnie się zerwał słuchawki, opaskę, powiedział, że kończymy, bo coś go dotknęło. Było widać prawdziwe przerażenie na jego twarzy. Potrzebował też kilku minut, żeby dojść do siebie. Tak jak potem wspomniał, pierwszy raz doświadczył czegoś takiego i było to mega, mega dziwne, mega mocne. Coś mi dotknęło. Czemu tam stoję sam? Bo mnie zdjął. Bo Klaudia poprosiła, żebyś kontynuował sesję sam. Ona nam mówi, ktoś stoi koło Bartka. Coś mnie dotknęło. Chwilę po tym ty mówisz, że kurde, czujesz, jakby coś stało koło ciebie. Wow. Gdzieś tu w karkę, jakby coś mnie pociągnęło do tyłu. Taką potrzebną energię. Też bym chciała wiedzieć. Cały ten materiał możecie zobaczyć na naszym kanale No Entry Urbex. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz dziękujemy ekipie Mr. Hunters i pozdrawiamy wszystkich widzów. Trzymajcie się, hej! Set. Witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy oglądają właśnie ten materiał. Dostałem zaproszenie, żeby dograć się i pokazać swoje miejsce. Więc przedstawię wam moje miejsce, które na pewno zasługuje, żeby być na tej liście, a tym miejscem jest Szpital Wielecki, zamknięty w 2003 roku w mieście Ruda Śląska, w którym w 2016 roku zostały odnalezione zwłoki bezdomnej osoby. Przede wszystkim ze zjawisk, które udało nam się zarejestrować razem z Danielem i z Mikołajem głos piwnicy, który według mnie mówił chowam się, ale na kamerze nie dało się jednoznacznie stwierdzić, ale jednak był to głos kobiety w budynku, w którym byliśmy sami. Trzymamy w dłoniach, skorzystaj z energii baterii. Jesteś tutaj? Z czymś. Zrób hałas. Jesteś? Zapal żółtą diodę. Śmiało. Skorzystaj ze swojej energii. Ewentualnie z energii naszych urządzeń. Słyszałem głos za wami. Z czymś. Zrób hałas. Jesteś? Zapal żółtą diodę. Kobiecy czy męskie? Kobiecy, chowam się. Kobiecy i się chował? Znaczy nie, powiedział chowam się. Chowam się, aha. A drugą rzeczą były dziwne odgłosy kroków, uderzeń przy kamerze, którą zostawiliśmy w kaplicy, w której najprawdopodobniej doszło do tego morderstwa czy znalezienia tej bezdomnej osoby. I właśnie w tym miejscu udało się zarejestrować kilka dziwnych dźwięków, które teraz tutaj zobaczycie.
Więc miejsce dla mnie jak najbardziej aktywnie paranormalne oraz nawiedzone. I na pewno zasługuje jeszcze na odwiedzenie. Może nawet z chłopakami, jeżeli będą chcieli. Więc ja wam dziękuję. Oglądajcie dalej, trzymajcie się i do następnego. Kryptonim Ghost. Podczas gdy weszliśmy do tego budynku, nie spodziewaliśmy się w ogóle żadnej aktywności paranormalnej, w związku z tym, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co to za miejsce, nie mogliśmy też znaleźć jakichkolwiek informacji na temat tego miejsca, gdzie znajdowaliśmy się akurat wtedy. Postanowiliśmy, że zbadamy to miejsce, ponieważ słyszymy jakieś kroki. Słyszeliśmy też na samej górze jakieś pukanie w okna i stwierdziliśmy, że zbadamy to miejsce pod kątem właśnie pojawiania się zjawisk paranormalnych i szczerze powiem, że z bardzo pozytywnym skutkiem, mógłbym tak rzec, ponieważ już pod koniec badania, jak zbieraliśmy rzeczy, stwierdziliśmy, że coś jest w tym budynku, coś bytuje, niestety nie chciało się z nami namacalnie skontaktować. I podczas gdy już zbieraliśmy cały sprzęt i zdecydowaliśmy, że opuścimy to miejsce, usłyszeliśmy jeszcze raz pukanie w szybę i ja wziąłem rempoda, żeby skonfrontować się z tym czymś i udało mi się, ponieważ to coś najprawdopodobniej mnie zaczepiło, zaatakowało. Jeżeli chodzi o wrażenia z tego miejsca, to muszę powiedzieć szczerze, że było mega dziwnie i mega tajemniczo. Na własnej skórze przekonałem się, że istota, która tak naprawdę nie chciała się z nami jakkolwiek bardziej skontaktować, po prostu w związku z tym, że mnie zaatakowała, zaczepiła, nie była pozytywnie nastawiona do tego, że jesteśmy w tym miejscu, dlatego opuściliśmy to miejsce. To w tym miejscu jest źródło. O. Boli mnie za uchem. A. Mam coś tam czy nie? A. Nie. Tak jakby ktoś mnie uszczypnął. Chyba nie jesteśmy tu poruszeni. Tak, i chodzi, jak jesteś atakujesz mnie? Tak, zobacz, że krętą kurwa wariował. Że jak go tu wcześniej nie miał, jak mnie dotknął. No normalnie takie coś, nie, coś tak zrobił, tak coś ale objął, ale popchnął też. Nie wiem czy to... Nie, wiesz co stary, jak już się coś takiego podpierdala. Las Marysienka w powiecie głubczyckim to jeden z tych lasów, który posiada naprawdę tajemniczą legendę, a mówi ona o staruszce błąkającej się z wózkiem. W wózku zamiast dziecka ma być lalka bez oczu i krzyż. I my również postanawiamy to miejsce zbadać pod kątem właśnie pojawiania się czy zjawisk paranormalnych, czy właśnie tej staruszki. Podchodziliśmy do tego bardzo sceptycznie. Niemniej jednak spotkaliśmy dwóch urbexowiczów, którzy potwierdzili nam tą historię, tą legendę. Ba, nawet jeden opowiedział, że zna osobę, która widziała tą staruszkę i tą historią podzieliła się również w internecie, a dokładniej na Spotted Głupczyce. My, będąc w tym lesie, zarejestrowaliśmy naprawdę dziwne krzyki, tak jakby krzyk kobiety, który możecie zobaczyć na materiale. Ale na domiar tego, oprócz tego, zanim krzyk pojawia się drugi raz, Arwenowi gaśnie latarka samoistnie, a Gabe'owi latarka zaczyna wariować. Może mieć to związek właśnie z tą kobietą. Jeżeli chodzi o sam las, to na pewno jeszcze nieraz pojawimy się w nim i będziemy chcieli skonfrontować się z tymi siłami, które tam są.
będziemy chcieli naprawdę rozwikłać zagadkę tej kobiety, która błąka się w tym lesie. Może jest to zwykła kobieta, która po prostu jest chora, obłąkana, a może jest po prostu stara i nie wie, gdzie chodzi i warto jej pomóc. Tego nie wiemy, ale naprawdę samo miejsce jest mega przerażające, mega tajemnicze i warte odwiedzenia po raz kolejny. Dobra. Generalnie tak, no, w trakcie badania zaskoczyło nas dwóch chłopaków. Przyjechali sobie na urbex. W każdym bądź razie coś tam jest nakręcone. To już ten materiał zdążyliście zobaczyć. W międzyczasie potwierdzili nam legendę o tej kobiecie, która popierdziela tutaj po tych lasach z wózkiem. Z wózkiem, rzekomo ma tam dziecko. Mam to nagrane na dyktafonie, to jak ten chłopak to opowiada. Mówi, że zna osoby, które też tego doświadczyły, znaczy on zna osoby, które w ogóle doświadczyły tego, że myśliwi, że spotkali to kobietę, tak. Głównie myśliwi. I generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że spotyka się gdzieś w środku lasu kobietę pchającą wózek jakby z dzieckiem. Wyobraźcie sobie, by gdzieś przez ten las jakaś kobieta z wózkiem. W wózku okazuje się, że nie ma dziecka, tylko jest krzyż. I zaczyna coś się drzeć, że nie wolno w tym miejscu chodzić, bo tutaj są dzieci. Czy są pochowane, czy coś. Dziwna sprawa, bardzo creepy. Wiemy, że w międzyczasie też chłopakom coś się udało nagrać. Jakieś kroki w tym budynku. Bardzo ciekawe miejsce. Nie pamiętam, z przodu chyba stoi jeszcze jakiś samochód. W każdym bądź razie najczęściej spotykana, no, godzina, w którą można spotkać tą kobietę, to są okolice północy, czyli lada moment. Dobra, chora akcja. Zdjęcie z lewej strony. I tutaj się gdzieś powinno iść w prawo. Jesteśmy mniej więcej w tej lokalizacji, gdzie idzie spotkać tę kobietę. Legenda jest szeroka, bo o tej kobiecie pchającej wózek to nawet w kilku innych województwach się słyszało. My jesteśmy aktualnie w opolskim. No już kawałek w las przeszli. Ej, co jest z moją latarką? Myszka dwójka masz? Latarka mi pada. A moje wrócę migasz. Latarka mi padła. Kurwa. W kamerze teraz jest pełno, ale wcześniej mi ją wywaliło. Jest teraz bliżej. O kurwa. W szpitalu w Trzebinie byliśmy już nie raz. Chociaż za ostatnim razem z bardzo pozytywnym skutkiem odnieśliśmy wyniki naszych badań. Były naprawdę fenomenalne. Z jednym z takich kluczowych elementów, które pojawiają się podczas badań, oprócz tego, że czujnik pola elektromagnetycznego daje o sobie znać i widać, że jest w tym budynku jakaś energia, to podczas gdy znajdujemy się na pierwszym piętrze, w piwnicy pozostawiona kamera z siatką laserową oraz REM-podem coś rejestruje, a dokładnie REM-pod uruchamia się samoistnie i nie potrafi się wyłączyć. Postanawiam, że zejdę i zobaczę, co z tym REM-podem się dzieje. Gdy zszedłem na dół do piwnic, okazało się, że nic przy nim nie stoi, a REM-pod dalej działa. Na prośbę, żeby
to coś przestało, nie przestaje działać ten rempot. Postanawiam go wyłączyć i poprosić tą istotę, czy to coś, żeby uruchomiło ponownie urządzenie z pozytywnym skutkiem. Jeżeli chodzi o dalsze zjawiska, które pojawiają się w tym szpitalu, to na pewno ogromny, szybki spadek temperatury w tym miejscu, gdzie rempot się uruchamia i daje nam znać o tym SB7, które wykrywa spadek temperatury i oczywiście wysokie pole elektromagnetyczne, które jest wykazywane na czujniku pola elektromagnetycznego. Jeżeli chodzi o całe wrażenia z tego miejsca, to za pierwszym razem, jak kiedyś tam byliśmy, nie oczekiwaliśmy, że kiedy tam powrócimy, będzie o wiele lepiej, jeżeli chodzi o wyniki badań z tego miejsca. I cóż, może kiedyś pojawimy się tam po raz kolejny. I zostawiliście rempoda w piwnicy? No. Słuchajcie, teraz jak się wyciszymy, to usłyszycie rempoda. Ja zejdę. Jesteś tutaj? Przestań! Kim jesteś? Kim jesteś? Lub czym jesteś? Czy możesz powtórzyć to i uruchomić to urządzenie ponownie? Ekipa, ponownie uruchomił się rempot sam, przy mnie. Czujecie ten chłód? Czuć, jasna rzecz, czuć. Sama temperatura złączona jest W7. Mhm. Niebiesko świeci, spadek temperatury. Mm-hmm. A czerwono świeci, jak jest do góry. Umiesz zrobić, żeby było cieplej? Patrz to, patrz.
Widziałeś taką, tą K2? Widziałem. Zrobił ciepły, aż się zrobiło gorąco na K2. Na niebiesko się ci powiedziałeś kawałek. Na niebiesko. Nie? Czuję chłód na dłoni. Czujesz to, nie? Mm-hmm. Już w całym pomieszczeniu czuć. Tak. Nie, ja czuję tylko dłoni. Ja czuję już na twarzy, na... Czerwony? Czerwony, nie. Nie. DJ Palaside. Najmocniejszy film tego roku i coś, co zapadło mi w pamięć. Wydaje mi się, a nawet nie wydaje, tak jest. Bunkier Szatana. Absolutnie najciekawsza nagrywka chyba tego roku, biorąc pod uwagę opowieści ludzi, biorąc pod uwagę to, co miało miejsce te kilkadziesiąt lat temu tam właśnie w Rudzie Śląskiej. No i sama atmosfera, to kiedy wchodzisz do środka, to bunkra, w którym jeszcze jakiś czas temu wszystko było zabudowane, nie było można nic zobaczyć i ty wchodzisz do środka i masz takie wow, to było tutaj, to ta akcja, którą żyła cała Ruda i cały Śląsk, wydarzyła się właśnie tam. No, daje do myślenia na pewno ten materiał. Ktoś tutaj... Ale wygląda to dziwnie. W ogóle to jest dosyć ciekawe, że tak jak... O, oh, fuck. A to ptak. Oh. Nie. Nie topisz. Nie, to ptak chyba jest. Nie topisz. Tak? Tak. Tu czuję jak normalnie... Stań obok! Nie ma. Już nie ma. Co to słyszało? Słyszałem głos, ale to ja. Ale głos taki chłop... Mężczyzny, ale nie starego. Takiego 45 lat. Taki normalny. No? Słyszałeś? Jak to powiedziałeś, to ja też słyszałem. To sobie chwilę przed tym, jak powiedziałeś po prostu. To będzie trzeba sprawdzić. Chcę się irytować bez kitu. No? Stary, może wyłączmy na chwilę te kamery. No tak też byłem, że to jest naprawdę, na chwilę po prostu. Na chwilę po prostu, zrobimy przerwę na chwilę, stary. I za... Co? Mnie już tak łeb boli, ja się tak dziwnie czuję, że to jest kosmos. Serio. No powiedz, ja powiedziałem po prostu. Ja serio bym zrobił przerwę, bo stary czuję, że już po prostu... Wiesz co ja czuję? Jakby coś wysysało normalnie energię. No tak. To już mam tak, nie, już wiesz, już kręcę to. Bo już nie mam... No wiesz co to mi chodzi? Nie, że nie mam wiary, tylko ale właśnie mam taką... Głowa to jest normalnie jakby migrenę jakiś dostała, to nie wiem. To jest... Ja mega... Coś jest? Mamy wytrzymanie obok ciebie. Za tobą. Na oknie. Prawo? Na oknie. O, już z prawej strony. Nie. Zobacz, jak to się przesuwa. Teraz jest po prawej stronie. Zobacz. Zobacz. Po prawej stronie teraz wygrywa. Tak, obok niego. Po prawej stronie, Łukasz, obok ciebie stoi. Przejściu. Tu? Przejściu, tak. Tu, a tu miałem na wcześniej... Jest, ale teraz jest. Wykrywa kamera. Tu? Tak. Stoisz tutaj, widzimy ciebie, daj jakiś znak. Uderz w coś.
Ciężko jest opisać to, co czuliśmy, będąc w środku. Każdy z nas na swój sposób odczuwał dziwny klimat panujący w obiekcie. Podczas kolejnych sesji zaczynaliśmy rejestrować coraz więcej anomalii. Głosy, dźwięki, a nawet kamera Łukasza wykryła kilkukrotnie obiekt, skupiając na nim uwagę, co udało nam się zarejestrować. Po kilkudziesięciu minutach spędzonych w środku zadecydowaliśmy o tym, by zrobić przerwę. Każdy z nas czuł się już naprawdę źle. Wyszliśmy na zewnątrz, pozostawiając sprzęt, który cały czas wszystko rejestrował. Mamy nadzieję, że taka forma odcinka Wam się spodobała. Dziękujemy wszystkim grupom, które wzięły udział w powstaniu tego materiału i mamy nadzieję na wspólne wyprawy w 2023 roku. Wam życzymy dużej dawki strachu i jeszcze większej dawki zdrowia, żeby jakoś sobie z tym strachem poradzić. Wszystkiego dobrego dla wszystkich ekip, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.